Siemanko, siemanko, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w dzisiejszym odcinku będzie coś innego, bo zawsze są rajdy, więc dzisiaj postanowiłem rzucić odcinek z Rigiem. Dlaczego z Rigiem? Dlatego, że była taka dosyć mocna klepa, byłem sobie sam i ogólnie na Riga przypłynęło dwóch typa, jeden z granatnikiem, który miał zapas chyba 20 granatów. Nie wiem, jak się komuś będzie chciało, to niech policzy i napisze w komentarzu, ile tych granatów było, a jak napiszecie Liazel, to zostawię wam serduszko, standardowo. I zapraszam na odcinek. Dwóch, trzech to mają przewagę w chuj, bo ja będę się musiał medować, jak dostanę, a oni kurwa dalej nie, tylko jeden z nich, więc trochę przypał. O. Dostał? Wypierdalaj od mojego riga. Dziękuję. Oni się będą chcieli ze mną tłuc. Ich poje pierdoliło. Nie, ja nie jestem zły i niedobry, kurwa, ja jestem zawsze zmuszany do tego, że ja jestem niby tym liderem i ja muszę, kurwa, te najgorsze decyzje podejmować. To jest chujowe. Ale z drugiej strony przyzwyczaiłem się wypierdalać ludzi z teamu, dlatego że za pierwszym razem to jest słabe, za drugim razem to jest słabe, ale tak jak do wszystkiego człowiek się przyzwyczaja, no. Po prostu. Ach. A czy oni przylecą do mnie? Mam plamę na monitorze, mam ujebaną od plucia i darcia ryja. Więc to nie jest ich helka. Ale ja myślę, że oni gdzieś tu przylecą. Tak i tak. Nie tak musiałeś wyjebać. No ale są osoby, które widzisz tak jak ty... Ogarniają, jak to wygląda, a są osoby, które kurwa nie ogarniają, jak to wygląda i mają pretensje potem do mnie, nie? Na przykład ostatnio wyleciał Stefanek i Budyń i jakoś potem z nimi gadałem po live, bo chcieli ze mną pogadać i oni nic do tego nie mają, nie? Niestety, chujowo tak w imię jest, ale tak niestety to wygląda. Zapierdolę tego kierowcę, trafię go. Dostał. No nie padł właśnie. Dostał jeden dostał i drugi dostał. Kurwa mać, no mam pecha, nie trafiłem. Ale będą próbowali, ale chyba sobie z nimi dam radę, spokojnie. Najwyżej się wyjebie, no mam jeszcze jeden full set w chałupie. Bylebym im nie pozabijał tych botów, które są na górze. Siema, siema. Ja pierdolę, się przestraszyłem, bo ja teraz mam dużo głośniej niż miałem kiedyś. Aż podskoczyłem, kurwa, jak w dobrym horrorze, nie? Kiedy trio? Ale wy jesteście gnidy. Te chłopy poleciały robić dużego? Cześć Lokuś, dawno cię nie widziałem. Gdzie ty ostatnio żeś zniknął, chłopie? Ludzie to przychodzą, wy to macie kurwa chujowe wyczucie, nie? Ludzie przychodzą, jak już odjebały się najlepsze akcje, teraz może już nie być dobrej akcji. Takie ładne dzisiaj były trzy akcje, dopierdolone. A teraz ludzie się schodzą, lul. Po live TS, spoko. Prawa jest, tak, tak. Kiedy będę miał to będzie.
Nie wiem, ale czemu znowu obrażasz Kappa? Znaczy, czemu chcesz, żebym był smutny? O, tak powinienem. Przypominasz. Już mi się kurwa smutniej zrobiło. Fajną gierkę ja ci polecę, Milkiś. Raz. Chyba, gdzie jest ta helka? Niech oni tu przylecą. Bo nie jak będę duże robił. Milkiś kurwa gra w trzy gry na raz. On jest jebnięty na głowę. Jego nie można słuchać. Grałem wczoraj w DayZ. Słuchajcie, nie będzie DayZ na kanale. Godzinę grałem i zwróciłem kurwę jebaną. Boże, jaka ta gra jest nudna. Skum przy niej jest trzy razy bardziej... trzy razy bardziej, nie wiem jak to nazwać. Trzy razy więcej akcji ma, nie? Radek, nie wiesz o co chodzi, to nie mów. Proszę. Okej. Okay. Ja już tej historii nie opowiadam drugi raz. Jak są szoty, to możecie podesłać szoty. Ale nie przypominajcie, proszę. Bo mój kurwa mózg tego nie wyszło. O chuj. Nie będę nic opowiadał, spierdalać. Ale nie, to chodzi o sam styl tej gry i ona jest nudna, powolna, symulator biegania, mapa jeszcze większa niż w Skumie, kurwa, stary. O to chodzi. Nie chodzi o to, że jest nudna tak sama z siebie, znaczy pewnie też jest. Jak jest PvP, pewnie to jest spoko, ale tak ogólnie, no to jest dramat jebany. Jeden zero. Gdzie jesteś? Siema. Druga ekipa, którą kurwa katuje już tak o. I zniknął mi. Ile tego ma, jak myślicie? Cześć, nie mają więcej?
Jeszcze jeden reload, co? To myślicie, że już nie ma? Nie słyszę, żeby reloadował. A ja go widzę. Ma jeszcze jebany. Tylko, że on nic nie... Nie ma? Padł do wody. Kurwa, ale mi uciekł. Ty kurwo, a ten granatnik nie jest potrzebny. Następna dwójka, która poszła się jebać. No. Ej, elo, kurwa. Ja się tego pierwszego wyjebałem. Pamiętacie? A gdzie ten pierwszy jest? Czat? A tutaj, okej, okay, dobra. Ten mnie raszować chciał. Zamedy. Oni wzięli kurwa 10 naboi do granatnika, żeby odbijać. No to są debile kurwa jebane. Jakby gość nie był półgłupem, to szybciej zrobił. Szkoda, że helki mi nie oddali. Jakie 10? 20? 20 poszło? Nie, no 10 na pewno słyszałem. A w sumie ta. Zobacz łódki, jebacz, jak oni helką przylecieli. Nie, no wcześniej była przecież ekipa trzech. Po prostu, wiesz co? Skrzypek to wygląda tak. Bo ja tak zauważyłem i ja tak gram. Na przykład ja nieraz też wchodzę na serwer piątki i mówię, że gram na trio, nie? Bo zauważcie, że u nich jest noc. Jeżeli u nich jest noc, to nie będą pełne ekipy grały, więc zwykle na piątkach grają po 3-2 osoby. Więc nawet jak teraz gram na trio, to dopiero jedną ekipę trio... Wow. Dopiero jedną ekipę trio spotkałem przecież. Bo jest, u nich jest ciemno w chuj. U nich która jest godzina? No nie, u nich jest 9 gdzieś. Dobra, to teraz wstają powoli. Wstają powoli. Ale powiedziałem wam, że wam powiem jaki serwer, jak będę kończył, więc luźno. Nie, ja nie mam dużego pingu, stary. Ja mam 20, 13, w tym momencie 13 ms. No dobra, pingu duże, 128, ale to akurat w tej gierce to jest taka różnica, że żadna. O, otwarte. Wydawać mi eksplama. Kurwa, samo gówno jakieś leci. Ja pierdolę, no naprawdę nie będę miał tego eksplo? Mam jeszcze jedną broń? Mam. Może z botów będzie. Bazę oddaję? Nie, no oddawać nie będę, bo może chłopaki będą grali, więc tym razem ciężko mi będzie oddać bazę. I tak wam już za dużo baz oddałem, kurwa, tak? Thompson był lepszy od typów, ale spadł do wody.
Wybuchowa ammo chcę. Kurwa, wybuchowej spierdala, nawet nie robię do końca tego riga, nie? No chodź. Jakby co to... Wow! Jakby co to tak się solo riga robi, jakbyście nie wiedzieli. Czyli schodzicie z nimi na sam dół, żeby móc się tutaj coverować w tym miejscu. Jest najbardziej bezpiecznie. I stąd sobie możecie widzieć, czy jakiś bot do was schodzi. O kurwa, jaki damage. Bało go? Czemu on mnie tak bije? Czemu on mnie tak mocno napierdala, jak ja mam full seta? To jest grane. Oho. No strasznie mocno napierdala. Nie wiem, o co chodzi. Ulepszone na plus 10. To wszystko tłumaczyło. No jestem trochę w chujowej sytuacji teraz. Szlaga dostałem. Na kurwa, prawdę. Dobra, tu był chłop, który miał nożyk. A po co mi nożyk, jak ja mam, kurwa? Ważne. Myślicie, że ktoś jeszcze może przyjść tutaj do mnie? Co solo? Nie gram solo. Znaczy teraz gram solo. Ale nie na serwerze solo. Jak chcesz milkiś, to śmiało. No mnie strasznie biją. Nie wiem, nie rozumiem. W MMO w jakim klimacie? Ty macie rasta? Wilkiś nam się naćpał. Retina, ja rozumiem. Rozumiem.
Tibia, o, pograj se w Tibie, no. Kup se paka. Ja myślę, że te chłopy chcą mi odbić tego riga, tylko już nie mają helki. Tibia ograna? Do jakiego levelu? Ta, to pora wyjść z domu. O, to jest też dobre bardzo. Jak mi teraz coś przyjdzie, to jestem chyba trupem. Kurwa. Chyba nie przeżyję czaty tego. Poprzednie przeżyłem. Niby zabiłem dwa teamy. Dwa czy trzy, ale tym razem już chyba się tu nie utrzymam. Tak mi się wydaje. Nie? Bo nie mam broni żadnej, normalnej. A tam jest jeden. Jeszcze jest ciemno, nie za bardzo mam jak się bronić. Że miał jeszcze jakiś nabój do granatnika. Jeszcze spoko, ale nie mam. Ja czekam na Diablo 4. Ktoś z was czeka jeszcze? O kurwa. Silnik z boku tam gdzieś, chuj, no dobra, niech będzie. O, cargo mamy! Mogę jeszcze spróbować cargo zrobić. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawicie łapkę i suba. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam i przypominam, że jak napiszecie Liazal, to przypinam każdemu serduszko i z ciekawości, jak ktoś liczył, to niech napisze, ile gość zużył tych granatów w tym granatniku. No, to tyle. Ja się z wami żegnam. Miłego wieczoru albo dnia, zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.